Witam w kolejnym morskim cyklu. Dzisiaj takie pytania, może ciekawostka historyczna. Dlaczego w ogóle marynarze na ubłotach zażywali permes in forte? No, okręt podwodny, pomimo swojej nazwy, podczas II wojny światowej bardzo często pływał na powierzchni. W ten sposób oszczędzano akumulatory, które tylko wtedy płynąc na powierzchni można było tak naprawdę naładować. Taka niewielka jednostka, wymiary takiego ubota typu 7C, to miała długość 67 metrów, a szerokość 6,23 metra. Na średniej lub dużej fali to taka jednostka naprawdę potrafiła nieźle bujać. Sanitariusze profilaktycznie rozdawali wtedy permes in forte przeciw chorobie morskiej, która szczególnie mocno dawała się we znaki takim świeżym rekrutom. Choroba morska była na okręcie podwodnym tym bardziej dotkliwa, iż większość członków załogi nie miała w ogóle dostępu do świeżego powietrza. Na wachcie mogło przebywać tylko dwóch członków załogi, chociaż teoretycznie zmieściłoby się nawet czterech i to raczej to musiały być osoby zdrowe, gdyż musieli wypatrywać potencjalnego zagrożenia. Reszta musiała pozostać w środku i zmierzyć się z taką mieszanką różnych zapachów. Czasami bywało też tak, że marynarze, by łagodzić skutki mocnego bujania, zażywali imbir. W tej chwili na przykład ja zresztą, jak pływałem, to też zawsze brałem, kupowałem imbir, ciąłem w kostki i sobie żułem ten imbir. Zresztą nawet jak zobaczycie środek taki, który się nazywa lokomotiv, jak ktoś nie może jeździć samochodem, no to spójrzcie na skład i zobaczycie, że skład lokomotiv to jest 100% imbiru, tak naprawdę. No ale, więc marynarze również zażywali ten imbir pod różnymi postaciami, na przykład pod postacią herbatki, tabletek, czasami tartego imbiru, no ale takich, którzy tarty imbir jedli, to było niewielu, szczerze mówiąc, ten tarty imbir dodawano wtedy do kanapek. Sama choroba na okręcie podwodnym była, delikatnie mówiąc, bardzo nieprzyjemna, bo były nudności, senność, brak apetytu, znużenie, bladość, ból głowy, ból brzucha, różne zawroty głowy. I to wszystko było potęgowane przez brak świeżego powietrza i klaustrofobię. Taka mieszanka potrafiła zwalić z nóg praktycznie każdego. No i wtedy pozostały już tylko tak naprawdę wiadra, żeby zwrócić to, co się przyjęło. Okręt podwodny U-995 to był ostatni ubot, który po zakończeniu II wojny światowej powrócił do Niemiec. Stało się to dopiero w 1971 roku, kiedy to zakupiony od Norwegów ubot został przekształcony w okręt muzeum i do dzisiaj stoi praktycznie w Laboe pod Kilonią. Ten okręt przyciąga naprawdę rzesze turystów. Dzieje tego w ogóle okrętu na tle wojny na Morzu Norweskim przeciw konwojom zmierzającym do Rosji, to tak naprawdę w czasie tego konwoju PQ-19 bodajże, no to są te dzieje, możecie znaleźć naprawdę, naprawdę w wielu, wielu książkach. Polecam serdecznie, żeby przeczytać, ale przynajmniej znacie odpowiedź, dlaczego marynarze na ubotach zażywali właśnie permes in forte.